Nazywam się Luiza Handczuch, jestem pracownikiem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Instytutu, który stał się sławny za sprawą pierwszego polskiego testu na SARS-CoV-2. Wiosną tego roku miałam przyjemność koordynować pracę wirusowej Grupy Wsparcia. Grupy ochotników spośród doktorantów i pracowników naszego instytutu, dzięki którym powstał pierwszy polski test na koronawirusa. Dzisiaj chciałabym krótko opowiedzieć o tym, jak do tego doszło. Nowego groźnego koronawirusa odkryto po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku w Chinach. Wirus ten wywołuje groźną chorobę zwaną COVID-19, i choroba ta rozprzestrzeniła się w krótkim czasie praktycznie po całym świecie. W Polsce pacjent 0 został zidentyfikowany 4 marca. W tym okresie wirus dotarł już do 84 krajów świata. 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 pandemią. W Wielkopolsce jedyną jednostką diagnostyczną, która była w stanie wykonywać testy na SARS-CoV-2, począwszy od 4 marca, był poznański Sanepid, czyli Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pracownicy tej stacji bardzo zaangażowali się w diagnostykę, natomiast nie byli w stanie sprostać zadaniu. Codziennie spływało coraz więcej próbek do analizy i coraz bardziej wydłużał się czas oczekiwania na wynik. Dlatego postanowiliśmy pomóc. 16 marca dyrektor naszego instytutu, profesor Marek Figlerowicz, zaproponował Poznańskiemu Sanepidowi naszą pomoc w diagnostyce SARS-CoV-2. Już w ciągu tych pierwszych dni uruchomiliśmy laboratoria, zgromadziliśmy odpowiedni sprzęt, potrzebne odczynniki, a także spory zespół ludzi, wolontariuszy, którzy byli skłonni porzucić swoją dotychczasową pracę na rzecz diagnostyki COVID-19. Już we wtorek, czyli następnego dnia, kiedy zagadeklarowaliśmy swoją pomoc, spłynęły do nas pierwsze próbki. Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, ale już w ciągu trzech pierwszych dni byliśmy w stanie tak zorganizować swoją pracę, że pracowaliśmy pełną parą na trzy zmiany i byliśmy w stanie analizować 270 próbek na dobę. W tym samym czasie pomyśleliśmy, że właściwie dlaczego nie zrobić własnego testu diagnostycznego na SARS-CoV-2. Obawialiśmy się nie bezpodstawnie, że może zabraknąć odczynników, które były sprowadzane z zagranicy do wykonania takiego testu. Pracując na co dzień w biologii laboratorium biologii molekularnej, byliśmy w stanie taki test zaprojektować. Zaprosiliśmy do współpracy dwie polskie firmy Future Synthesis z Poznania, której właścicielem kierownikiem jest pracownik naszego instytutu, profesor Marcin Chmielewski. Firma ta specjalizuje się w syntezie krótkich fragmentów DNA oraz RNA. Drugą firmą, którą zaprosiliśmy do współpracy była firma, również polska firma, ANA Biotechnology z Gdańska. Firma, która specjalizuje się w sprzedaży odczynników do biologii molekularnej. Produkują oni i sprzedają m.in. świetne kolumienki do izolacji RNA. Ogłosiliśmy podczas konferencji online, że zamierzamy pracować nad naszym testem, nad naszym własnym testem. I krótko po tym, jak wieś ta się rozeszła wokół, otrzymaliśmy dotację w wysokości 100 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pieniądze te pozwoliły nam zintensyfikować nasze prace, ale oczywiście nie była to kwota wystarczająca, dlatego złożyliśmy również wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie naszych badań. 27 marca za nami mieliśmy już pierwsze tysiąc diagnozowanych próbek. Nasza wirusowa grupa wsparcia liczyła już wówczas 58 osób. Pod koniec miesiąca Instytut nasz wraz z afiliowanym przy nim Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym stał się węzłem krajowym do współpracy z Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w zakresie analizy danych związanych z SARS-CoV-2 oraz COVID-19. W projekcie do Ministerstwa główną rolę odegrało 6 osób. Był to taki główny sztab naszego przedsięwzięcia. Całością kierował profesor Marek Figlerowicz, pani profesor Agnieszka Fischer koordynowała rozwój testu, profesor Katarzyna Rolle zajęła się sprawami komercjalizacji, profesor Marcin Chmielewski syntetyzował sądy, które z kolei projektował profesor Maciej Figiel. Ja jak już wspomniałam, wcześniej miałam przyjemność koordynować pracami wirusowej grupy wsparcia, a w projekcie, który napisaliśmy do ministerstwa, zajęłam się również sprawami związanymi z sekwencjonowaniem, czyli poznawaniem genomu wirusa SARS-CoV-2. W tym czasie dołączyła do nas również trzecia firma, Medico Pharma, z fabryką w Radomiu, która podjęła się sprawy produkcji naszego testu oraz yy, z certyfikacji. Z MedicoFarmo podpisaliśmy umowę licencyjną na początku kwietnia i w tym samym okresie poddaliśmy test walidacji w zaprzyjaźnionej z nami stacji poznańskiego Sanepidu. Zbliżały się święta wielkanocne. Były to dla nas święta nietypowe. Wielki Piątek był dla nas faktycznie wielki, ponieważ po pierwsze udało się zwalidować nasz test nie tylko w poznańskim Sanepidzie, ale również w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Otrzymaliśmy certyfikat IVD, co oznaczało, że nasz test może być używany w diagnostyce. A po trzecie, otrzymaliśmy wiadomość z ministerstwa o przyznanie nam dotacji na badania związane z tym testem i dotacja ta to była pokaźna kwota blisko 15 milionów złotych. Dwa dni świąteczne były dla nas chwilą oddechu, ale zaraz potem wróciliśmy do pracy. Już w pierwszym tygodniu po świętach wyprodukowaliśmy zestaw demo, natomiast pod koniec miesiąca pierwszy polski. Test na SARS-CoV-2 szedł z linii produkcyjnej w MedicoFarmie. Nasz pierwszy test był stosunkowo prosty, ale oczywiście skuteczny. Wykrywał jeden gen wirusa SARS-CoV-2 i jeden gen ludzki, który stanowił kontrolę poprawnego pobrania wymazu. Był to tak zwany test jednogenowy. Ponieważ w międzyczasie PZH wprowadził rekomendacje odnośnie stosowania testów dwugenowych, jako wyłącznych w diagnostyce COVID-19. Podjęliśmy pracę związaną z opracowaniem nowego, dwugenowego testu do wykrywania materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2. Prace te trwały równolegle z dalszą diagnostyką. W maju 2020 zdecydowaliśmy się zakończyć nasze prace diagnostyczne, natomiast nie przerwaliśmy pracy związanych z opracowaniem testu. 21 maja zakończyliśmy produkcję testu jednogenowego i poddaliśmy walidacji pomyślnej walidacji test dwugenowy. Nasz test dwugenowy wykrywał dwa specyficzne geny koronawirusa SARS-CoV-2, a także posiadał dwie unikalne kontrole. Pierwszą z nich była kontrola wymazu, natomiast drugą była kontrola, którą dodawaliśmy dodatkowo, żeby potwierdzić, że procedura izolacji przebiegła prawidłowo. W czerwcu, na początku czerwca tego roku, Zwalidowaliśmy test w poznańskim Sanepidzie, a 10 czerwca uzyskaliśmy pozytywną opinię PZH. Oznaczało to, że nasz test może być powszechnie używany do diagnostyki COVID-19. 26 czerwca tego roku zakończyliśmy produkcję 150 tysięcy testów w ramach dotacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa. Jednocześnie rozpoczęliśmy również prace związane z sekwencjonowaniem genomu wirusa. W efekcie naszej pracy powstały trzy generacje testu. Najpierw test jednogenowy, bardzo prosty, potem test dwugenowy, który zawierał dwie unikalne kontrole. Następnie pod koniec lata opracowaliśmy test dwugenowy, który zawierał wprawdzie tylko jedną kontrolę, natomiast jego zaletą było to, że wszystko odbywało się w jednej reakcji. W jednej reakcji były wykrywane dwa specyficzne geny koronawirusa, a także kontrola. Tak wyglądał właśnie ten nasz test dwugenowy jednodołkowy. Na przełomie października i listopada ukazała się czwarta, finalna, miejmy nadzieję, generacja naszego testu. Test ten uzyskał nazwę FAST z racji tego, że jest szybszy od swojego poprzednika. Udało nam się zachować jego wyjątkową czułość i specyficzność, a jednocześnie przyspieszyć czas detekcji wirusa z dwóch godzin do około jednej godziny. Rozwój obecnego testu wsparła dodatkowo firma Polpharma. Aby można było osiągnąć sukces, o którym mówię, potrzebne było kilka czynników: czas, pieniądze, współpraca ze światem biznesu, wsparcie ze strony władz, ale przede wszystkim ludzie. Bez ich zaangażowania, bez ich czasu, poświęcenia, determinacji, nie byłoby możliwe stworzenie tego testu w ciągu tak krótkiego czasu. Chciałabym teraz podziękować wirusowej grupie wsparcia, bo dzięki tym ludziom stworzyliśmy ten test i dzięki nim możecie teraz słuchać tego wykładu. Chciałabym także podziękować wszystkim tym, którzy podczas trudnego czasu naszej intensywnej pracy okazywali nam gesty wsparcia i życzliwości. Było nam dzięki temu łatwiej przejść przez te trudne dni. Dziękuję bardzo.